na poważnie. Na bardzo poważnie. Dla niektórych może być nawet zbyt poważnie. Kochani, chcę wam powiedzieć, że dobór partnera to bardzo poważna sprawa. I na ten dobór partnera u człowieka wpływa nie tylko jego rozum, nie tylko jego logika, ale również wpływają jego hormony. Hormony powodują, że on stara się nieświadomie dobrać odpowiedniego dla siebie partnera. Czyli te hormony reagują na ludzi, którzy są w jakiś sposób dla nas kompatybilni. Czyli jeżeli ja jestem w stanie stworzyć cudowny związek z kobietą, to jestem dlatego w stanie stworzyć z nią cudowny związek, nie tylko dlatego, że ja tak myślę, ale również dlatego, że moje hormony ze mną współpracują i one mnie popychają w odpowiednim kierunku. W kierunku, żeby moja partnerka i ja, żebyśmy byli w stanie stworzyć cudowny związek i efektem tego cudownego związku będą cudowne dzieci. I po to właśnie mój organizm produkuje hormony i organizm kobiety też produkuje hormony i nie tylko, bo produkuje jeszcze różne inne takie środki, które nie pachną, ale mają znaczenie. Nie będę wymieniał nazw tych kopulin, bo to wiadomo, wszyscy wiemy, że to jest coś bardzo ważnego, ale decydującą rolę się okazuje, odgrywają hormony u człowieka. I dlatego, uwaga, jeżeli ktoś ma zaburzone reakcje hormonalne, jeżeli u niego te hormony nie są na odpowiednim poziomie, to można podejrzewać, że ten związek może być lekko zachwiany już w samej swojej strukturze. I dlatego informuję was, że może tak być. Ja wiem, że to jest daleko posunięta myśl, może nawet za daleko, za bardzo nawet hormonalnie niż logicznie, że może tak być, że jak kobieta ma zaburzenia hormonalne spowodowane czymś tam spowodowane, to może mieć trudności z dobraniem właściwego dla siebie partnera. Ale to jest zrozumiałe. Dla mnie jest natomiast niezrozumiałe, że skoro hormony decydują o doborze partnera, to jeżeli taka kobieta sama bierze hormonalne środki antykoncepcyjne, to jak ona może przypuszczać, że trafi na właściwego partnera? Bo mnie się wydaje, że jest to w tym momencie zupełnie niemożliwe. I dlatego, drogie panie, jeżeli bierzecie hormonalne środki antykoncepcyjne, to nie dziwcie się, że ani wasz partner nie będzie taki, jaki sobie wymarzyłyście, ani nawet wasze dzieci.